dobry. Dzisiaj spaliśmy w takim fajnym miejscu i w fajnym towarzystwie. Z nami jest No Home Blog, podróżnicy w przepięknym kamperze. Mieliśmy dzisiaj bardzo miły, sympatyczny wieczór, a dzisiaj rano wstałem i dlatego wziąłem kamerę, żeby wam coś pokazać. Bo jesteśmy oczywiście w Portugalii i jest 2 grudzień. Co jest fajne, świeci słońce, a to co chcę wam pokazać, to jest tutaj rośnie zaraz obok mnie. To już stwierdziłem, że to będzie jakaś roślina. Po prostu niebieskie kwiatki, które sobie rosną na płocie. Zwyczajnie w płocie w grudniu w Europie. To jest szokująca dla mnie informacja. A jesteśmy w takim miejscu, z którego widać ocean. O, to już nie będę tam dalej szedł. Plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy na plantację, może nie plantację, hodowlę ostryg w Alvor. Ale zanim tam pojedziemy, to jeszcze sobie zjemy wspólne śniadanko z Moniką i Marcinem. Śniadanie z widokiem na Zanim zaczniemy właściwy dzień, musimy napić się kawy. Ostatnio przerzuciliśmy się na tutejszą lokalną kawę, to znaczy pijemy tak zwane pingado. To jest espresso z kropelką mleka. Czasami ono jest spienione, czasami nie. Kropel tego mleka jest dosłownie bardzo malutko. No i to się właśnie nazywa pingado. Także pijemy. Kaweczka wypita, a teraz jedziemy na tą farmę ostryg. Ale słuchajcie, przerzucam się z kamery tej, którą mamy, tego Lumixa, na Pocket 2, bo mamy teraz nową kamerkę malutką, właśnie taką kamerkę dla vlogerów, podróżników, malutką, poręczną z gimbalem, więc testujemy to urządzenie. O, jedzie sobie piesek. I właśnie teraz sprawdziłem instrukcję obsługi, jak się to obsługuje. Całkiem proste. Także teraz tylko trzeba włożyć kartę pamięci i przerzucamy się z kamery tej na tą. Będziemy kręcić gimbalem teraz. Zobaczcie, mimo że środek zimy, tutaj jest dalej kolorowo, wszystko kwitnie. Pięknie. Jak to ukasz? Przełożyłem tę kartę z drona i muszę powiedzieć, że się strasznie jaram tą kamerką, bo ona jest... Dzień dobry, przywitała się ze mną. Ona jest bardzo malutka i poręczna i mam bardzo duże oczekiwania wobec tej kamery, bo chciałbym, żeby była na tyle dobra, żeby zastąpiła nam tamtą kamerę, bo z tamtą wielką po prostu chodzenie po mieście to jest jakaś udręka. Trzymajcie kciuki za powodzenie tego testu. Gimbala. Jedziemy przez wertepy, takie dosyć duże dziury i zobaczymy, czy się będzie trzepać obraz. Pokaż Kasia na dziury. Wychodzę. Po prostu są wyłote.
Trzaskam drzwiami. Dobra, przyjechaliśmy na miejsce, idziemy teraz zobaczyć, czy uda nam się kupić te ostrygi, ale najpierw zamkniemy okna. Bo teraz jest siesta, więc całkiem prawdopodobne, że będzie zamknięte. Ale zaraz zobaczymy. Słyszę głosy, także mam nadzieję, że będzie otwarty. Tu są jakieś takie dziwne rzeczy, zobaczcie. Metalowe? Nie, to są plastikowe. O Jezus, tam jest ostryga. One tu są. Popatrzcie. Tam w środku są ostrygi. Tu. One tu wszędzie leżą sobie. Patrz, ile tego tu jest. Ale jestem napalony na ostrygi. How much for a... 5 kilo. Super. So 1 kilo? 1 kilo? Yes. Can we see how much it is? How many? Oh, it's enough. Sure. To jest tylko dla nas. 7, 8, 9, 10. No dobra, 10? Okej, obrigado. 10 ostrych to nam wystarczy, kochana. Nie wiem, że tu przyjedziemy jeszcze w przyszłości. Albo zjemy je tutaj. O. No, tu je zjemy potem. Teraz pójdziemy na wycieczkę, pokażemy okolicę, a potem je zjemy. Dobra, to plan jest taki, że zaraz zjemy te ostrygi. Pójdziemy na wycieczkę. A bo dobra, ja chcę ostrygę, bo to są afrodyzjaki, może co będzie. Nie wiedzieli się, dowiedzieliśmy o tych ostrygach, bo pan nie mówił zbyt dobrze po angielsku. Ale potwierdził, że one rosną w tych klatkach, zamknięte są tam w wodzie i potem je wyławiają. Co jakiś czas. Dobra, a mamy cytrynę? Mamy cytrynę. Mamy cytrynę, no to jedziemy. Mamy cytrynę, mamy piri-piri sos. Tak? Białe no to... wino mamy nawet. Dzisiaj to może to będzie jakaś kolacja. No. Łukasz, otwierałeś już kiedyś ostrygi? Wiesz, jak to robić? Oczywiście. O, bez zawahania. Oczywiście, że otwierałem ostrygi. Co więcej, wiem, jak to robić, nie dlatego, że może jakiś nauczyłem się. Tylko po prostu na YouTubie sprawdziłem i to całkiem niedawno, jak byliśmy naszego znajomego. No to poczekaj, powolutku. Pokaż nam, jak to się robi. Żeby otworzyć ostrygę, trzeba mieć ostry, krótki nóż. Taką ostrygę bierzemy i tutaj się trzeba wbić. To jest jej tył? Tak, trzeba bardzo uważać. Niektórzy w restauracjach mają takie specjalne rękawiczki z metalu, żeby się nie pokaleczyć. I tam się to po prostu wbija, ale ja najpierw ją jeszcze umyję, bo tu jest strasznie dużo piasku na niej. Najpierw umyjemy. Otwiera się, no. Patrz, znalazłem to jedno miejsce. Aha. W jednym miejscu dobrze przeciąć. I, moi drodzy, ostryga, bo ona tam jest żywa, słuchajcie. O, jaka wielka. Jaka wielgachna. Tak to wygląda. I ta woda tam już była po prostu, ona jest taka woda morska w środku, no i to jest taka ostryga. I tą wodę też się wypija, tak? Oczywiście, że tak. Teraz tak, żeby zjeść taką ostrygę, dobrze jest sobie przygotować kawałek cytryny. Można przygotować pieprz, sól, tabasco i chyba tyle. To są takie podstawowe rzeczy, aczkolwiek jakieś tam sosiki, jak macie, też na pewno można dodać delikatnie, żeby nie zabić tego smaku. Ja lubię właśnie z cytryną i z kropelką tabasco. Oho, ho, patrz jakie tutaj jest mięsko. Tak małe pokroiłam. Dobra, ja będę tam. Oj, bo się wylewa. Salut. Zdrowie. No jest to troszkę obrzydliwe z jednej strony, wyglądowo i w ogóle tak wizualnie, o. Ale w smaku to jest naprawdę coś fantastycznego. Ogólnie ostrygi są drogim rarytasem w restauracjach, a tutaj 5 euro kosztuje kilogram prosto od rolnika, który to hoduje. Więc 5 euro za kilo to jest super cena. I a propos tego, że mówiłem wcześniej, że to jest afrodyzjak, to jest afrodyzjak po prostu, jak się tylko, to mi dla chłopów, jak się to zje, to ja mam teraz takie... Taki prąd przelatuje przez całe ciało i... No... Idziemy na spacer. Idziemy na spacer, muszę to rozchodzić. Pyszne. Polecam. Dobra, sprzątamy i spadamy.
Oczywiście nie dajcie się zwieść, tak nie wygląda nasza codzienność, nie jemy codziennie ostrek, wręcz przeciwnie, zdarza nam się to bardzo, bardzo rzadko. Ale jak jest okazja, no to zawsze sobie spróbujemy, bo my bardzo lubimy owoce morza i jeśli nie próbowaliście, to no smak ostrygi jest po prostu taką kwintesencją owoców morza. Więc jeśli lubicie je, to na pewno wam posmakują. Jesteśmy w okolicach Alvor i tutaj zaraz zobaczycie, jest taka laguna. Jest po prostu fragment ziemi oddzielony pasem od oceanu. No i ten pas, ten fragment jest wypełniony wodą, przez co są dobre właśnie warunki do hodowania ostryg. Co więcej, tutaj są również bardzo dobre warunki na kajta. Także właśnie tutaj w miejscu, gdzie sprzedają ostrygi i można też wypożyczyć sprzęt. No i jak są warunki, to właśnie tutaj można sobie polatać. No jest tu bardzo pięknie, bardzo spokojnie. Jeśli byście chcieli odwiedzić to miejsce, skosztować ostryg, czy po prostu się tutaj przejść, będąc w Portugalii, to zostawimy wam namiary pod spodem. Kiedyś można było tu nocować, niestety teraz podobno policja wygania. Ale spaliśmy tu niedawno. Spaliśmy, byliśmy tu raz na noc, ale ostatnio nasi znajomi byli, mówili, że no niestety policja poprosiła, że mogą zostać na cały dzień, ale wieczorem muszą odjechać. A, nie wiedziałem o tym. No. Ale to nic. Idziemy teraz na spacer, zobaczyć jak tutaj jest pięknie. My tu gadu, a w tym czasie się podniosła woda i nie mamy teraz jak przejść. Zobaczcie. Wcześniej szliśmy po kamieniach, a teraz jest przypływ. No dobra, ty jedziesz pierwsza? No. Będzie zimno. Uważaj na siebie.
A cieplutka woda jest. No. Wróciliśmy do vana. Teraz sprawdzimy, jaka jest jakość nagrania i jakość dźwięku, bo na tym mi najbardziej zależało i podejrzewam, że wszystkim osobom, które się zastanawiają nad zakupem Pocket 2, też zależy na tym. Więc teraz to chwila prawdy. Przekładam kartę i zaraz sprawdzimy, jak wygląda jakość nagrania. Jest dźwięk. Jest dźwięk. Ty słuchaj, nie słychać tych szumów. Nie słychać szumu wiatru. Siedliśmy, to nagrywaj tutaj. Dobra. Wysiedliśmy właśnie teraz, idziemy kupić ostrygi. Super. Nie wiem, czy nam się to uda zrobić, bo jest teraz siesta, przecież jest godzina 12. Ty słuchaj, nie słychać tu są Kaśka ostrygi w tym czymś. Popatrz. I mnie słychać, dobrze to skarnia. No. Wow. No dobra, na tą chwilę po tym pierwszym dniu testów jestem bardzo zadowolony z jakości dźwięku, jakości nagrania tą kamerką. Jest poręczna i fajna, także bardzo dziękuję DJI Polska za to, że nam wysłaliście tą kamerkę do testów. Zostawiamy sobie tą kamerkę i będziemy jeszcze używać w przyszłości we vlogach. Gdyby ktoś z was chciał też taką kamerkę wygrać, to aktualnie na oficjalnym Instagramie DJI Polska trwa konkurs, w którym właśnie można wygrać Pocket 2. Także zachęcamy do udziału. Bardzo dziękujemy wam za to, że towarzyszyliście nam w dzisiejszym dniu. Dla nas to był taki bardziej, można powiedzieć, właściwie wolny dzień, bo przez ostatnie 2-3 tygodnie praktycznie każdy dzień spędzamy nad laptopami. Jest to związane z tym, że ruszyła przedsprzedaż naszej książki, którą stworzyliśmy razem z Busem przez świat, poradnika podróży samochodowych. No i w związku z przedsprzedażą jest bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia, do załatwiania, do promowania, żeby ta książka dotarła do wszystkich, którzy są zainteresowani tematem. Także jeśli jeszcze się nie zgłosiliście po nią, no to serdecznie zapraszamy. Trwa jeszcze przedsprzedaż, w związku z czym książka jest w promocyjnej cenie. Zapraszamy was także... I darmowym e-bookiem. Z darmowym e-bookiem, tak. E-booka dostajecie od razu. Zapraszamy was też do naszego sklepu, na sklep podróżowanie.pl, bo tam też ruszyła taka świąteczna akcja promocyjna z różnymi produktami, które mieliśmy do tej pory. Obniżyliśmy koszty dostawy, tak żebyście mogli sobie zamówić to do domu. Pakujemy na prezent, jeżeli sobie ktoś sobie tak zażyczy, więc no jest do wyboru dość dużo rzeczy, które można sprezentować komuś, na przykład taki kubek, albo książka Wielki Wóz. Albo nasz kalendarz. Teraz właśnie mamy, wypuściliśmy taką limitowaną edycję kalendarzy z naszymi zdjęciami, w dużym formacie, z pięknymi zdjęciami, z dużym jakby takim miejscem na można sobie to robić jakieś notatki, swoje zaznaczenia. No piękna sprawa. Tak jest, zachęcamy Także do kupowania kalendarza. Zapraszamy serdecznie. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz za dzisiaj. A my jedziemy dokończyć ostrygi. Tak. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. Aha, zostawcie komentarz i łapkę w górę pod filmem. To bardzo ważne, bo YouTube inaczej, wiecie, zakupuje nasze filmy. Ciao, ciao.